tym odcinku omówimy słynny układ generatora ICL-8038. W zagadce z poprzedniego odcinka było pytanie, do czego może przydać się taki oto obwód? Otóż według takiego schematu można byłoby zbudować prostą ładowarkę dla akumulatorów litowo-jonowych. Mówię, można by było pod warunkiem, że dodamy tutaj rezystor, którego przedtem nie było. No taki rezystor powiedzmy miałby 150 ohmów. Bez niego taki układ nie zadziała, czyli nie będzie na wyjściu napięcia. Układ produkuje napięcie około 4,2 V, dlatego może pełnić rolę prostej ładowarki dla akumulatorów litowo-jonowych. Oczywiście taka ładowarka jest dosyć prymitywna, bo nie ma na przykład kontroli temperatury ładowania akumulatorów, ale wierzcie mi, wiele chińskich tanich ładowarek no tak właśnie wygląda. To tyle w temacie zagadki, a teraz wracamy do głównego tematu, czyli układu ICL-8038. ICL-8038 jest układem scalonym służącym do budowy generatora funkcyjnego. Był on produkowany przez firmę Interseal. Mówię był, bo już nie jest on obecnie produkowany przez tą firmę, natomiast są produkowane nadal jego odpowiedniki, takie jak na przykład XR8038 firmy Exar. Jest to układ przeznaczony do budowy generatorów produkujących sygnał sinusoidalny, trójkątny oraz prostokątny w zakresie częstotliwości od 1000 Hz do ponad 300 kHz. Jednak trzeba pamiętać, że różne jego wcześniej wspomniane odmiany, mają czasem różne maksymalne częstotliwości pracy, zazwyczaj niższe niż 300 kHz. Układ charakteryzuje się prostą aplikacją, dosyć dużą stabilnością w funkcji temperatury, około 250 ppm na stopień Celsjusza, stosunkowo niskimi zniekształceniami sygnału sinus i dużą liniowością. Tak jak wspomniałem, układ pozwala na jego podstawie zbudować generator funkcyjny. Czym właściwie jest taki generator i jakie funkcje powinien mieć? Powinny to być skokowa zmiana częstotliwości, czyli musi posiadać zakresy częstotliwości, płynna regulacja częstotliwości w ramach jednego zakresu, regulacja amplitudy sygnału wyjściowego, płynna zmiana współczynnika wypełnienia, czyli tak zwanego duty cycle, oraz wyjście kontrolne do pomiaru częstotliwości. Przydatne również są czasem wejścia dla modulacji amplitudy i modulacji częstotliwości. Układ 8038 ma wszystkie te cechy, no prawie wszystkie, dlatego nadaje się on doskonale do konstruowania prostych generatorów funkcyjnych. Oto uproszczony schemat blokowy naszego układu. Spróbujmy przeanalizować, jak to działa. Widzimy, że układ składa się z dwóch komparatorów, przerzutnika flip-flop, dwóch źródeł prądowych, zewnętrznego kondensatora, tego tutaj na czerwono, oraz dwóch buforów dla sygnałów wyjściowych oraz konwertera dla wytwarzania sygnału sinusoidalnego. Wyjścia obu komparatorów, jak widzimy, są dołączone do wejścia przerzutnika flip-flop, a wyjście przerzutnika jest podłączone do takiego specjalnego klucza elektronicznego. On jest narysowany jako wyłącznik. Na początku powiedzmy, że ten klucz jest otwarty. W takim przypadku kondensator C jest ładowany poprzez źródło prądowe stałą wartością prądu, która jest determinowana tym źródłem Z1. Jeśli napięcie na nim osiągnie pewną ustaloną wartość w tym punkcie, to górny komparator podaje sygnał na przerzutnik, który z kolei dołącza do kondensatora drugie źródło prądowe, czyli poprzez ten wyłącznik. Kondensator zaczyna się teraz rozładowywać poprzez źródło prądowe. To drugie źródło, dolne, ma prąd ustalony na dwukrotnie większy niż górne źródło prądowe, dzięki czemu prąd przepływający przez dolne źródło jest sumą prądów górnego źródła i prądu rozładowującego kondensator. I w ten sprytny sposób napięcie na kondensatorze opada z taką samą szybkością, z jaką wzrastało. Czyli najpierw napięcie na kondensatorze rośnie, dochodząc do tego punktu
komparator przerzuca przerzutnik, włącza nam wyłącznik, napięcie opada. Kiedy napięcie kondensatora na kondensatorze opadnie, to drugi komparator spowoduje zadziałanie przerzutnika, który znowu wyłączy nasz elektroniczny klucz i cykl zaczyna się od początku, czyli od tego punktu. Czyli widzimy, że w takim przypadku napięcie na kondensatorze zachowuje się w ten sposób, czyli otrzymujemy przebieg trójkątny. Sygnał prostokątny natomiast pobieramy sobie po prostu z wyjścia przerzutnika przez bufor i mamy gotowy sygnał prostokątny. No i jeszcze mamy konwerter, który z sygnału trójkątnego tworzy nam sygnał sinusoidalny. Oczywiście te wszystkie częstotliwości, te trzy, czyli trójkątny, prostokątny i sinusoidalny, mają tą samą częstotliwość i tą samą fazę. No i jeszcze pozostał nam do omówienia ten konwerter. Kształtuje on sygnał sinus z sygnału trójkątnego przy pomocy aproksymacji, czyli uśredniania. Jest to dosyć prymitywna metoda, która w zasadzie dyskwalifikuje układ 8038 jako bardzo precyzyjne źródło sygnału sinusoidalnego o małych zniekształceniach, ale w większości przypadków taki sposób zupełnie wystarcza. Tutaj widzimy schemat ideowy wewnętrzny układu 8038. Widzimy tutaj wszystkie opisywane wcześniej bloki i charakterystyczną budowę konwertera sygnału dla wyjścia sinus. Oto schemat, prosta aplikacja, która jest generatorem o stałej częstotliwości. Schemat ten zaczerpnąłem z noty aplikacyjnej układu. Sygnały prostokątny, trójkątny i sinusoidalny pojawiają się jednocześnie na wszystkich trzech wyjściach i mają tę samą częstotliwość oraz fazę, która jest zależna w tym przypadku od wartości kondensatora C. Oczywiście taki prosty schemat nie ma raczej wartości praktycznej. Układ ma 12 wyprowadzeń i zazwyczaj pakowany jest do budowy 14-nóżkowej, gdzie dwa wyprowadzenia nie są wykorzystane. Omówmy sobie poszczególne jego wyprowadzenia, aby łatwiej nam było zrozumieć jego działanie. Wyprowadzenie numer 1 jest jednym z dwóch wejść przeznaczonych dla regulacji sygnału sinusoidalnego, a właściwie do zmniejszania jego zniekształceń. Tutaj akurat na tym schemacie nie mamy go wykorzystanego. Natomiast wyprowadzenie numer 2 to wyjście dla sygnału sinus. Nóżka numer 3 to z kolei wyjście dla sygnału o kształcie trójkątnym, a numer 4 i numer 5 to wejścia do regulacji współczynnika wypełnienia generowanego sygnału. Wyprowadzenie numer 6 służy do podłączenia dodatniego bieguna zasilania. Wyprowadzenie numer 7 i 8 pozwalają na modulowanie częstotliwościowe zwane FM generowanego sygnału. Wyjście numer 9 to wyjście dla sygnału prostokątnego, a numer 10 to wejście dla podłączenia zewnętrznego kondensatora, którego pojemność decyduje o zakresie generowanych częstotliwości. Nóżka numer 11 służy do podłączenia masy przy zasilaniu niesymetrycznym lub napięcia ujemnego przy zasilaniu symetrycznym. No i numer 12 to drugie obok jedynki wejście do regulacji sygnału sinusa do zmniejszenia jego zniekształceń. Wyprowadzenia 13 i 14 w obudowie 14-nóżkowej są niewykorzystane. Kilka słów o najważniejszych parametrach układu. Napięcie zasilania powinno się zawierać w granicach od plus 10 do plus 30 V dla napięcia niesymetrycznego względem masy i od plus 5 V do minus 15 dla napięcia symetrycznego. Maksymalny pobór prądu przez układ to około 20 mA, a maksymalna częstotliwość generacji zależy od producenta i nawet czasem od egzemplarza układu i wynosi około 300 kHz. Ale trzeba powiedzieć, że dotyczy to raczej sygnałów o kształcie prostokątnym i trójkątnym, bo sygnał sinusoidalny dla takich wysokich częstotliwości jest już dosyć zniekształcony. Jednak do częstotliwości 100 kHz można spodziewać się dosyć niskich zniekształceń dla sinusa. Występuje kilka wersji układu z dodatkowymi literkami na końcu oznaczenia, które różnią się nieco parametrami, na przykład parametrami stabilności przy zmianach temperatury. Szczegółowe dane znajdziemy w notach aplikacyjnych. Oczywiście zniekształcenia te zależą także od precyzyjnego ustawienia współczynnika wypełnienia. A współczynnik ten można regulować od 2 do 98%, a amplituda wyjściowa wynosi około 1 trzeciej wartości napięcia zasilania dla sygnału trójkątnego i około 1 czwartej tej wartości dla sinusa. Pozostałe dane znajdziemy także w notach aplikacyjnych, które są ogólnie dostępne.
Tutaj mamy narysowaną aplikację układu 8038, która pozwala zminimalizować zniekształcenia sygnału sinusoidalnego do minimum. Tutaj widzimy donóżek 1 i donóżek numer 1 i numer 12. Są dołączone specjalne potencjometry z rezystorami. Przy pomocy ustawienia potencjometru 1 kilo tego tutaj dla symetrii układu ustawiamy jak największą symetrię sygnału, a pozostałymi dwoma tymi 100 kilo jak najmniejsze jego zniekształcenia. Można je w ten sposób zminimalizować do poziomu poniżej 1%, czyli poniżej danych katalogowych. Układ 8038 jest przystosowany także do innych funkcji niż tylko prosta generacja sygnałów. Przy pomocy odpowiedniej aplikacji możemy modulować częstotliwościowo generowane sygnały przy pomocy zewnętrznej częstotliwości podawanej z innego generatora. Możemy zbudować generator VCO, czyli taki, którego częstotliwość kontrolujemy przy pomocy zewnętrznego napięcia, a nawet możemy zbudować generator pracujący w pętli PLL. Odpowiednie schematy można znaleźć w nocie aplikacyjnej układu. Na koniec narysujmy sobie jakiś bardziej praktyczny układ prostego generatora, generatora funkcji na podstawie układu 8038. Widać, że do nóżki numer 10 mamy przyłączone kilka kondensatorów wybieranych za pomocą przełącznika. Pozwala to na wybranie zakresu częstotliwości, a dokładne jej ustawienie dokonujemy przy pomocy potencjometru R1. Potencjometr R2, ten tutaj, służy do ustawienia współczynnika wypełnienia, czyli do regulacji symetrii, a potencjometry R3 i R4 są do minimalizacji zniekształceń sinusa. Natomiast potencjometr R5 służy do regulacji, po prostu do regulacji sygnału wyjściowego. Układ powinien być zasilany napięciem plus minus 12 V względem masy i przy takich wartościach elementów jak na rysunku generator może produkować częstotliwości w zakresie od 1 Hz do nawet do ponad 80 kHz. Wzmacniacz operacyjny służy do wzmacniania sygnałów z generatora i od niego, a właściwie od jego wzmocnienia, czyli tego rezystora, tutaj zależy zakres poziomu napięcia wyjściowego generowanego sygnału. Oczywiście dzisiaj można spotkać generatory również funkcyjne, które mają dużo lepsze parametry niż nasz układ 8038. Szerszy zakres generowanych częstotliwości, mniejsze zniekształcenia itd. Na przykład generatory DDS pozwalają na dowolne kształtowanie generowanych sygnałów, ale są one rzecz jasna dużo droższe niż taki generator jak ten. Jednak sporo fabrycznych, prostych generatorów jest zbudowana właśnie na naszym układzie za pomocą takiej prostej aplikacji jak ta. Taki układ jest bardzo wygodny również dla amatorów konstruujących samodzielnie układy, bo jego aplikacja, jak widzimy, jest dosyć prosta i funkcjonalna. Największą chyba wadą układu są dosyć duże zniekształcenia nieliniowe sygnału sinus, który, jak już wiemy, jest produkowany z sygnału trójkątnego, a nie syntezowany bezpośrednio. Dzisiaj można nadal kupić układ 8038 i jego odpowiedniki. Jego cena waha się od około 10 zł do 20 zł za sztukę. Sam kiedyś sobie zbudowałem taki generator. Tutaj widzimy jego budowę, to już było parę lat temu. No i służy mi on do dzisiaj, chociaż mam już kilka innych. To tyle w skrócie o układzie ICL 8038 i jeszcze czeka na za właściwie Was zagadka w tym temacie. Jeśli pobieramy sygnał z wyjść układu 8038, to czy powinniśmy stosować tam kondensatory separujące takie jak tutaj na rysunku, czy nie? A jeśli tak, to kiedy? Odpowiedzi udzielamy jak zwykle w komentarzach. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale, no i subskrybowania go. Na Kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piszcie do nas na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.